Czarny kot i Biedronka spieszą na swoją misję. Maleńka, trzymaj się mocno. Okay. Jesteś wspaniały i taki romantyczny. Znam jeszcze bardziej romantyczne miejsce. Łapię cię, moja mała rybko. Chwyć za serce. Fantastyk. Trzymaj się mocno. O, jaki cudowny zachód słońca. Gołąbki gruchają. Zobaczmy, jak dobrze Biedronka potrafi pływać. Biedronka zostaje złapana w sieci. Biedactwo. Lalilu, pomocy. Uwolnijmy malucha. Przenieś ją do warsztatu. Użyj piankoliny. Uformuj ogon. Wytnij płetwę. Namaluj top. Pomaluj ją przezroczystym lakierem do paznokci. Dziecko stało się syreną. Zajmę się nią. Witaj w szkole dla syren. Zaczynajmy. Rekiny są wrogami, delfiny są przyjaciółmi. Rozumiem. A teraz ogon. W górę, a potem w dół. Poćwiczmy. To nie działa. Spróbuję jeszcze raz, mała. Podniesiemy cię wyżej. Porusz płetwą. Juhu, ja płynę. Uważaj, przed nami skała. Ogon. Co mam zrobić? W górę i w dół. Świetna robota. Jesteś taka mądra. Zobaczmy, co tu jest. Wow, skrzynia. Weźmy pojemnik. Pomaluj na różowo. Przykryj pokrywką. Owiń papierem piankowym. Bubr pomógł patykami. Wzmocnij ramę. Pokryj złotem. Udekoruj koronkową ozdobą. Potrzebujesz błyszczącej tkaniny. Napełnij skrzynię skarbami. Zobaczmy. Wow, pieniądze i klejnoty. Muszę się podzielić z morskimi stworzeniami. Ja zabiorę jej bogactwo. Ustawia się kolejka po skarby. A dla ciebie, żółwiu. Deszcz pieniędzy. Wii. Czy dla mnie jest czapka? Przynieś. Nadeszła moja kolej. Oddaj to wszystko. Jestem najbogatszy w morzu. Rabunek, pomocy. Nie waż się krzywdzić moich przyjaciół. Ale się boję. Ach tak? Nie możesz mnie pokonać. Skrzynia skarbów jest moja. Przepraszam, zawiodłam was. Lalilu, muszę szybko dorosnąć. Wejdź do kabiny czasu. Okej. Gotowe. Let's go. Plus 10 lat. Hej, dorosłam. Czas zmienić ubranie. Zdejmij buty. Zestaw do szycia dla młodej syrenki. Który materiał wybierzesz? Moim ulubionym kolorem jest czerwony. Wytnijmy elementy. Czas na szycie. Przyniosłam nić. Zszyj. Dodaj płetwę. Dostawa farby. Narysuj łuski. Biedronka musi powstrzymać władcę ciem. Powstrzymam go. Spróbuj tylko. Oddaj moją skrzynię. Nigdy. Oddaj to. Mogę ukraść też ciebie. O, nie. Patrz, tak. Gdzie? Tutaj. Stop. Nie możesz mnie złapać. Zobaczymy. O, gdzie się podział władca ciem? Zostałaś złapana. Puść mnie. Pomocy. Czy ktoś wzywał pomoc?
O nie, Biedronka ma kłopoty. Puść ją, władco ciem. Ani mi się śni. Lalilu, pomocy. Powstrzymam go. Zbierzmy plony. Pożyczmy chusteczkę. Wytrzyj pomarańcze. Zmieniła się w kulę. Włóż kolce z wykałaczkami. Płetwy. Pokryj piankoliną. Przyklej oczy. Nałóż teksturę. Pokryj lakierem do paznokci. Rozdymka jest szefem wśród morskich stworzeń. Słyszałeś? Co to za dźwięki? Ledwo trzymam się na nogach. Puść! Turbiny zawodzą! Awaryjne lądowanie! Co robić? Co tu się dzieje? A kim ty jesteś? Pokażę ci. Wow. Podobają ci się moje kolce? Nie zostawię tego tak. O, złoczyńca się wycofał. Uratujmy Biedronkę. Dzięki za pomoc. Biedronko, jesteś bezpieczna. Uratowałeś mnie, czarny kocie. Chwileczkę. Prawie zapomniałem. Lalilu, czy możesz pomóc z niespodzianką? Cukierki, obrączki, gotowe. Wytnij serce. Odrysuj i wytnij duplikat. Lepiej wygląda czerwony. Zdrób boki. Czarne kocie, napełnij to. Żelki i pierścionek. Przykryj pokrywką. Powodzenia. Kochanie, to jest dla ciebie. Kocham słodycze. Jedz, skarbie. Zobaczmy. Miam, miam. O, co to jest? Wyjdziesz za mnie? Tak. Ale najpierw maluch musi dorosnąć. Zmień wygląd. Zrób top z muszli. Obrysuj sylwetkę. Wytnij szablony. Zszyj na maszynie. Przymierz ogon. Weź farby. Narysuj łuski. Popraw wygląd za pomocą rękawków. Luksusowa płetwa. Dziękuję. Ariel, patrz! Biorę ślub! O, tak się cieszę. Zajmijmy się twoim wyglądem. Usiądź na krześle. Umyjemy ci włosy. Przypudruj nos. Trochę blasku do płetw. Uroczo. Ślub już wkrótce. Lalilu, czy możesz pomóc mi z wyglądem? Dobrze, pomożemy. Wybierz tkaninę. Podoba ci się? Przetnij wstążkę. Użyj nożyczek. Użyj ognia. Udekoruj koralikami. Przymocuj koronę. Przymierz. Nie zapomnij o bukiecie ślubnym. Najlepsza panna, młoda syrenka, jest już na świecie. Tak, w samą porę. Jak ci się podoba mój wygląd? Gdzie jest pan młody? Nie może zobaczyć panny młodej przed ślubem. Jesteśmy. Czy mogę zdjąć opaskę z oczu? Oczywiście. Co o tym sądzisz? Jesteś najpiękniejsza na świecie. Kocham cię. Czy oboje bierzecie się za małżonków? Tak, tak. Ogłaszam was razem na zawsze. Gratulacje. Brakuje tylko jednej rzeczy. Przygotujcie się na powiększenie rodziny. Weźmy pudełko w kształcie serca. Pokryj je gliną. Nałóż przezroczysty lakier do paznokci. Brokat. Co za blask. Włóż poduszkę. Zestaw dla młodych rodziców. Umieść w środku kilka pereł. Chłopiec i dziewczynka. Kogo będzie miała para?
To jest mój prezent ślubny dla ciebie. O, dzieci, daj mi je! Po pierwsze, musisz zdobyć punkty miłości. Punkty miłości? Musicie okazywać sobie szacunek. Przybij piątkę. Damy radę. Słoik miłości zaczyna się zapełniać. Tak, trzymajcie. Czas na pocałunki. Udało się. Coraz więcej i więcej punktów. Tak, prawie wystarczająco miłości. Przytulmy się jako rodzina. Ty weźmiesz chłopca, a ja dziewczynkę. Co za prawdziwe szczęście. Miłość się aż rozlewa. Powitajmy syrenie dzieci. Tak, gratuluję. O, słyszeliście? To dziwne dźwięki. Jesteś w samą porę. Księżniczki zbierają się na plaży. Wszyscy bawią się i tańczą. Cześć, dziewczyny. Arielko, dołącz do nas. Tańce idą pełną parą. Nie czuję się dobrze. O nie! Ariel źle się czuje. Pomocy! Natychmiast wezwij karetkę. Co stało się z księżniczką? Weźmy złote pudełko. Pomaluj na biało. Użyj patyków. Przymocuj nogi. Twoje zamówienie. Dziękuję za pomoc. Zagnieć slajma. Napełnij akwarium. Dodaj trochę złota. Przygotuj drut. Tylko dla odwodnionych syren. Przenieśmy ją na łóżko. Doktorze, jak ona się czuje? Niestety brak pulsu. Widzowie, naciśnijcie przycisk lubię to, by Ariel obudziła się wcześniej. Użyjmy maski tlenowej. To nie pomaga. Wymyśl coś. Proszę. Mam pomysł. Lekarz przynosi maskę wodną. Jej puls powrócił. Wypełnij klejem na gorąco. Niech zastygnie. Gotowe. Przymocuj nogi. Przyda się koral. Napełnij nimi wannę. Wodorosty? To wygląda ekstra. Tu sklep hydrauliczny u Mario. Potrzebujemy najpiękniejszej wanienki. Jesteście w odpowiednim miejscu. Mamy wspaniały wybór. Może ta. Jest zbyt mała. Ta będzie odpowiednia. Jest przestronna. Nie, dzięki. Jest jeszcze jedna. Bardzo ekskluzywna. To to, czego szukamy. Wow, weźmy to. Napełnij wodą. Przyjaciółko, wróć do nas. Zbierzmy szczegóły. Znak do głosowania. Ozdób kryształami górskimi i koralikami. Umieść je na rączce. Hello. Trzymaj, Elzo. Cóż, dzięki bardzo. Ach, dotarłam na casting. Jury składa się z najlepszych przyjaciół Ariel. Widzowie, jak myślicie, co pomoże obudzić naszą Ariel? Jestem pierwszy. Co przygotowałeś dla Ariel? Kwiaty i wiersz miłosny. Głosujcie, dziewczyny. Dwie za, a ja jestem przeciw. No dobra, inni będą mieli więcej szczęścia. Panie, jestem gwiazdą wszystkich imprez. Żadna dziewczyna nie oprze się przed moim występem. Jestem tylko samotnym seniorem, który nie przeżyje bez luster. Nie, jednomyślnie. Nie macie gustu. Witam, panie. Co przygotowałeś? Bukiet i najpiękniejszą perłę z mórz. Przeszedłeś. Dziękuję za wasze zaufanie. Wytnij opaskę do włosów. Zszyj krawędź. Włóż syntetyczne wypełnienie.
udekoruj frędzlami rogi poduszki. Para butów. Pomaluj na złoto. To niesamowity model dla księżniczki. Ariel wciąż śpi. Dziewczynki, przyprowadziłam księcia. Dobra wiadomość, wierzymy w ciebie. Nie zawiodę was. Oby mój całus przywrócił cię do życia. Nic, czy ty zasnęłaś na wieki? Wybacz mi. Jak to mogło się stać? Ogon Ariel zmienił się w nogi. Jak to możliwe? Ariel, obudziłaś się. Ej, gdzie jest mój ogon? To takie dziwne. Ups, ostrożnie. Mam dla ciebie prezent. Są świetne. Tak, to idealne wyczucie czasu. Ariel została uratowana. Weźmy pudełko. Owiń je sznurkiem. Zakryj wnętrze filcem. Potnij kij. Ukryj w tubie. Umieść podwójną pokrywę na górze. Ile tu jest słodkości? Trzymaj, Eryku. Uszczęśliwie, Ariel. Zapraszam cię na piknik. Jesteś taki romantyczny. Pies pomógł nakryć do stołu. Co za wspaniała randka. A ty jesteś tutaj ze mną. Oboje sięgnęli po ciasto. Piesku, pobawimy się? Maluch wybiega na drogę. O nie, przed nim jest powóz. Jestem doskonały. Max, stój! Wszystko się kręci. Jak do tego doszło? Ariel, zabiorę cię do szpitala. Lalilu, pomocy! Oj, biedactwo. Weź serwetkę. Owiń księżniczkę. Przygotuj. Dobrze wymieszaj. Gotowe. O, kochanie, chodźmy do domu. Co powinniśmy zrobić? Chcę coś słodkiego. Okay. Zaraz wracam. Częstuj się, kochanie. Mniam, mniam, dziękuję. Dzyń, dzyń, Eryku. Tak, skarbie? Nudzi mi się, poczytasz mi? O, oczywiście. Dawno, dawno temu. Zasnęła. W końcu odpocznę. Nie śpię. Moja noga. Co się stało? Boli cię noga? Nie, dziś zdejmą mi gips. Dobra wiadomość. Hello. Sprawdźmy. Wszystko jest w porządku. Jesteś zdrowa. Teraz możemy iść na randkę. Zróbmy łódkę. Weź stary pędzel. Zmień kolor. Ozdób bok. Zamocuj miękkie siedzenia. Dodaj parę uszu. To piękna łódź dla zakochanych. To jest piękne. O, spójrz tam. Gdzie? Mewa? Wezmę pierścionek. Max, bądź cicho. Nie. Cudowna pogoda. Ryku, gdzie jesteś? Kochanie, wyjdziesz za mnie? Jakie to romantyczne. Oczywiście. Co za piękny pierścionek. To pocałunek prawdziwej miłości. Zafundujmy naszej pannie metamorfozę. Wyrzućmy stary strój. Co wybrać? Weź miarę. Strzyj wzory. Dodaj bufiaste rękawy. Ozdób wstążkami. Welon panny młodej. Ariel wygląda niesamowicie.
nasza para poszła do ołtarza. Czy zgadzacie się zostać mężem i żoną? Tak. Oczywiście. Potwierdźcie małżeństwo pocałunkiem. Czekamy na bukiet. Jesteście gotowe, by łapać? Mam! Kto jest twoim wybrańcem? Czy masz plany na wieczór? Nie. Weź to, Roszpunko. Pora się wydostać. Przyszłyście na casting do Lalilu? Dobrze zmyj twarz, lalki. Narysuj oczy. Podkreśl rzęsy. Dodaj kolor. Trochę różu. Poprawmy jej fryzurę. Włosy będą ognisto-rude. Zrób błyszczący top. W kształcie muszli. Po środku błyszczy kryształ. Nogi zastępuje błyszczący ogon. Wow, wodorosty zamieniły się w tkaninę. Zrób płetwy. Zakreśl wzory. Mała syrenka ma teraz luksusową płetwę. Arielka wygląda niesamowicie. Mała syrenka odpoczywa na morskim dnie. Sebastian, jestem taka smutna. Arielko, dlaczego jesteś zdenerwowana? Niczego nie chcę, ale jednak muszę coś zrobić. Może powinnaś popływać, rozproszyć się. Nie zaszkodzi spróbować. Syrenka poszła na spacer. Co to jest tam za starym kamieniem? Wow, ciekawe. Sebastian, wiesz co to jest? Pierwszy raz widzę coś takiego. Może to coś do włosów? Grzebień? Czekaj, słyszałeś ten dźwięk? Tak, bardzo dziwne. Muszę sprawdzić, co się dzieje. Dobry pies. Odetnij mu uszy. Będzie biały. Dodaj koraliki. Jak miękko. Ten piesek wymaga strzyżenia. Język mu wisi. Piesek poczuł zapach kiełbasy. To jego ulubiony przysmak. Erik spacerował nad rzeką ze swoim wiernym psem. Max, poczułeś coś? Max jest podekscytowany. Wyścig kiełbasek rozpoczęty. Hej, czekaj, gdzie mnie ciągniesz? Nie pływam za dobrze. Pies dostał to, czego chciał. Ale właściciel nie jest zadowolony. Pomocy! Tonę! Arielka tu jest. Co tu się dzieje? Pomocy! To płytka woda, głuptasku. O tak? Ale żenada. Daj spokój, to się zdarza. Dziękuję. Mogę zaprosić cię na randkę w podzięce? Podziel styropian. Narysuj sylwetkę łodzi. Wytnij. Wkrótce będzie unosić się na falach. Dodaj boki. Prawie gotowe. Mała dziewczynka zaczęła malować. Wow, ta drewniana łódź wygląda naturalnie. Pałeczki to świetne wiosła. Musimy to dołączyć. Rejs łodzią? O tak, to bardzo romantyczne. Erik zabrał Arielkę na randkę nad staw. Niespodzianka! Dziś wybieramy się na wycieczkę łodzią. Proszę bardzo, mam wszystko gotowe. Jestem mile zaskoczona. Pomogę ci, chodź. O, jesteś w dobrych rękach. Nasza para żeglowała na falach miłości. Kochanie, chcę zadać ci ważne pytanie. Słucham. Wyjdziesz za mnie? Oczywiście, że tak. Przytulili się, ale woda wszystko zepsuła.
Witaj, Arielka. Owińmy ciało w folię spożywczą. To bandaże. Potnij na paski. Wygląda jak odlew. Mała syrenka jest gotowa. Ariel straciła kontrolę nad ogonem. O nie, ostrożnie. O, to było ciężkie. Mój ogon, nie mogę nim ruszyć. Pomocy! Dotarłem tu tak szybko jak mogłem. To wygląda na złamanie. Potrzebujesz lekarza. Halo, karetka, szybko przyjedźcie. Jestem przy zatopionym statku. Podwodna karetka przyjechała w mgnieniu oka. Cześć, co się stało? Widzę uraz ogona. Ruszajmy do kliniki. Proszę, połóż się na noszach. Nie martw się, kochanie. Kiedy zdejmiemy gips, ogon będzie jak nowy. Tak, dam radę, ale ile to potrwa? Jak się czujesz? Gips został wzorowo założony. Teraz czekamy. O! Ariel, ile razy mamy ci mówić, żebyś tak szybko nie pływała? Możemy go podpisać? Teraz gips nabrał charakteru. Dziewczyny, dziękuję. A gips nie jest taki zły. Piętra o różnych rozmiarach. Co wybrać? Zacznijmy od bieli. Rozwałkuj mastyx. Pokryj każdą warstwę. Różowe elementy. Zrób róże. Wow, to ciasto jest pokryte kwiatami! Dodaj jadalne wstążki. Są i nasi nowożeńcy. To jadalne arcydzieło! Przygotowania do ślubu idą pełną parą. To ciasto jest idealne. Wreszcie figurki ciasteczek są gotowe. O, naczynia na kuchence. Ciasteczka? To dla mnie? Pyszne! A, mamma mia! Co? Jestem w szoku. Zrujnowałeś wszystko. Mam pomysł. Połóż na mnie ciasto. I co ty na to? Bravissimo! Właśnie tego potrzebowałem. Reputacja szefa kuchni nie zostanie dziś zrujnowana. Zróbmy trybunę. Nóż! Wytnijmy styropian. Kolejna warstwa. Excalibur w akcji! Owiń go w falistą tekturę. Góra kolumny. Jeszcze jeden kawałek. Skręć spirale. Biały marmur. Zakwitły róże. Ta ściągawka przypomni nam, jak poprowadzić ceremonię. Nadszedł dzień ślubu. Wszyscy goście tutaj są. Wow, jakie to ekscytujące! Gdzie jest Arielka? Uspokój się, kolego. Zaraz przyjdzie. Panna młoda tutaj jest. Jaka piękna. Trudno oderwać od niej wzrok. Wyglądasz niesamowicie, kochanie. Dzięki nadanej mi mocy, dziś zjednoczymy dwa serca w miłości. Pamiętam Arielkę jako niemowlę. Będziemy tu przez długi czas. Tryton jest taki gadatliwy. Wszyscy zasnęli. O czym rozmawialiśmy? Ogłaszam was teraz mężem i żoną. Zjedzmy ciasto. Cześć, Sebastian. Pocałujcie się już. Przypieczętowali swój związek pocałunkiem. Przed nimi szczęśliwe życie. Chodźmy na ciepłą plażę. Eryk i Arielka spacerują po plaży. Nie mogę w to uwierzyć. Będziemy mieli dziecko. Tak bardzo tęskniłam za wodą. Znowu mam ogon. Cudownie. Mała syrenka już kołysze swoje maluszki. Wow, jestem teraz tatą. Wszystko stało się tak szybko. Tato, popływaj z nami, proszę. Lalilu pomoże zamienić Eryka w syrena. Nie martw się, posiadanie ogona jest fajne. Tkanina z cekinami to jest to, czego ci trzeba. Zszyj ogon. Brakuje płetwy.
Zrób to samo z drugą płetwą. Posyp brokatem. Eryk może teraz opiekować się swoimi dziećmi pod wodą. I co o tym myślisz? To niezwykłe. Na razie. Dzieci są szczęśliwe w wodzie. Tato, popływamy? Spróbuję. Ups, utknąłem. A, kamień! Jak mam to zrobić? Zróbmy to razem. Nauczę cię wszystkiego. Tak, to trudne. Zaufaj mi, szybko się nauczysz. Weźmy różowy styropian. Narysujmy kształt korala. Oddziel to. Przeszlifuj krawędzie. Spójrz na to. Urosły wysokie koralowce. Zieleń. Pięknie. Weź pokrywkę. Przyciśnij piankolinę. Muszelka. Miękki koc. Powieśmy to na linię. Kotwica nie pozwoli ci odpłynąć daleko. Niesamowita podwodna kołyska dla małych syrenek. Arielka opiekuje się dziećmi. Słodkich snów! Kochanie, chodźmy na randkę. Wow, to ci niespodzianka. Nie możemy zostawić dzieci samych, prawda? Dziadek Tryton zdecydowanie chce się nimi zaopiekować. Halo? Oczywiście, zajmę się moimi ulubionymi wnukami. Pa! Bye. Śpijcie mocno, moje maleństwa. Połóżmy was do kołyski. Dziadek przeczyta wam bajkę. Warto było zawrócić, a kołyska odpływa. O nie, dokąd idziecie? Strumień! Tryton machnął trójzębem i kołyska zaczepiła się o kotwicę. Teraz moje wnuki mogą odpocząć. Umyjmy to dziecko. Pofarbujmy włosy. Ma śmieszne oczy. Dodajmy najciekawsze akcenty. Ale słodziak. Czas na zmiany. Brakuje ogona. Szkice płetw. Łuski błyszczą złotem. Mała syrenka i jej brat to takie niespokojne dzieciaki. Awanturnicy odpłynęliby bawić się daleko od domu. Wow, Perseuszu, patrz, jest zjeżdżalnia! Ja pierwszy! Moja kolej! Ale fajnie! O, witaj, Flondro! Co słychać, żartownisie? Hej, podpłyńcie tu! Odpłyń od niego! Szybko! Wszyscy się schowali. I tak znajdę wszystkich. Przepraszam, Sebastian. Przestraszyłem się. To tylko zabawa wchowanego. Coś się błyszczy. Wow! Musimy to zobaczyć. Patrz, co znalazłem. Wygląda ciekawie. Wasza mama znalazła coś podobnego. Historia się powtarza. Rozłóżmy karton. Obrysujmy ramkę. Za mało dekoracji. Udekorujmy muszelkami. Błyszczącymi perłami. Zróbmy sobie rodzinne zdjęcie. Świetny portret. Ta ramka do zdjęć zachowa ciepłe wspomnienia. Ten podwodny trawnik to sekretne miejsce spotkań. Wnuki zastanawiają się, co dać dziadkowi. Ile muszelek jest tuż pod naszymi ogonami? Zbiorę je. Bracie, gotowe! Znalazłem linę! Zróbmy ramkę na zdjęcia dla naszego dziadka. To był wspaniały prezent. Melodio, Perseuszu, gdzie jesteście? Tu, mamo! To dla dziadka? Jak słodko! Zanieśmy mu to. Odświętna sala jest gotowa na uroczystość. Dzieci czekają na dziadka. Nie podglądajcie. Uwaga, są koralowce. Niespodzianka.
wszystkiego najlepszego. Wow, to moja rodzina. Cudowny prezent. Moje słodkie wnuki? Dobra robota. Te urodziny się udały. Dziadek jest zadowolony.